witamy bardzo serdecznie na kolejnym pikniku, tak zwanym agro show organizowanym przez klasy techniku rolniczego. Bartek Robót, maszyn, jak widzicie, dotarł na miejsce pokazu. Formuje się w szyku gotowym do prezentacji. Chcieliśmy Wam dzisiaj zaprezentować całokształt technologii uprawy, nawożenia, ochrony i zbioru podstawowych roślin rolniczych. Dlatego ta różnorodność sprzętu jest tutaj dosyć duża, od uprawowych poprzez nawozowe, ochronne, na zbiorze i transporcie kończywszy. Także za momencik zaczniemy prezentację i życzymy oczywiście miłego odbioru. Prosimy, żeby nagradzać uczestników gromkimi brawami, jeżeli będzie Wam się podobać. Jeżeli się będzie mniej podobać, też prosimy o brawa. Pierwszy uczestnik pokazu to Dominik Stefański, klasa druga. Dominik przyjechał ciągnikiem John Deere 6140, taki jest symbol serii M. 140 koni mechanicznych, 24 biegi w przód, 24 biegi w tył, maksymalna prędkość 42 km na godzinę, napęd na 4 koła, 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu, średnie wyposażenie kabiny, udźwig podnośnika 5 ton i ma obciążnik z przodu o masie 900 kg. Ciągnik ten jest agregatowany z rozsiewaczem nawozów pylistych, rozsiewaczem piast, napędzanym od wału odbioru mocy. Jest to rozsiewacz dwutalerzowy i Dominik zaprezentuje nam rozsiew wapna. Pierwszym elementem generalnie technologii uprawy jest wysiew wapna, które zawsze robimy przed uprawą, przed orką, i Dominik właśnie nam to w tym momencie zaprezentuje. Czyli pierwszy element technologii, wysiew wapna, zaprezentował to Dominik Stefański, klasa druga. Brawa jakieś by się przydały dla pierwszego uczestnika naszego pokazu. Jeżeli wapno jest już rozsiane, to trzeba je w jakiś sposób wymieszać z glebą. I zazwyczaj robi się to pod orywką, czyli pierwszą taką orką, płytką orką, którą zaprezentuje nam kolejny uczestnik naszego pokazu, Robert Krajewski, klasa druga. Brawa dla Roberta. Robert przyjechał ciągnikiem Zetor 4511 z roku 1970. Jak widzicie, ciągnik jest w wersji cabrio. Moc 50 koni mechanicznych, 4 cylindry, maksymalna prędkość 30 km na godzinę, udźwig podnośnika 1400 kg. I on jest agregatowany z pługiem podorywkowym, z takim małym pługiem z małymi odkładnicami, który służy do płytkiej orki po żniwach. Pięciokorpusowy pług podorywkowy. Robert zaprezentuje nam, jak wygląda podorywka pługiem podorywkowym. Prosimy bardzo. Podorywka jest to orka płytka. Do 10 cm, myślę, że nawet Robert takiej głębokości tutaj na razie nie uzyskuje. Za chwileczkę może skorygujemy troszkę ustawienie. Już jest całkowicie inaczej. Dziękujemy Dominikowi. Dominik już swoje zadanie wykonał. Ustawia się na swoje miejsce. A Robert zaraz wróci z pługiem podorywkowym, wykonując podorywkę. A do pokazu przygotowuje się kolejny uczestnik, Jakub Szuba z klasy pierwszej. Podorywkę można wykonywać na kilka sposobów. To, co robi Robert, to jest taki sposób tradycyjny. Natomiast Jakub prezentuje nam narzędzie uproszczone. Jest to kultywator ścierniskowy.
firmy Agromash, zabezpieczenie non-stop. Z tyłu są dwa wały, strunowy i rurowy, szerokość robocza 3 metry i takim agregatem można średnio zrobić hektar na godzinę. Ten agregat współpracuje z ciągnikiem marki Zetor serii 12145, ciągnik z roku 1988, 135 koni mechanicznych, 4 biegi w przód, 4 biegi w tył, maksymalny udźwig podnośnika 5 ton. Ale Robert mógłby jeszcze raz przejechać, żeby kolejny uczestnik miał też co zrobić po tym jego przejeździe. Jakub wykonuje uprawę pożniwną kultywatorem ścierniskowym, a na naszym stanowisku przed nami kolejny zestaw do uprawy pożniwnej, zestaw podorywkowy. To brona talerzowa Grano System, rok produkcji 2014, szerokość robocza 3 metry, masa 1200 kg, zapotrzebowanie mocy do 110 koni mechanicznych. Mamy dwa rzędy talerzy i z tyłu mamy wał rurowy o średnicy 560 mm. Brona ta posiada hydropak, to znaczy, że można ją zagregatować jeszcze z siewnikiem zbożowym. Brona ta jest... Tomek, poczekaj jeszcze chwilę. Brona ta jest zagregatowana ściągnikiem John Deere 6125 serii M, za sterami którego siedzi Tomasz Kałek, klasa druga. Brawa dla Tomka. Ciągnik jest 2014 roku. 125 koni mechanicznych, silnik czterocylindrowy, pojemność 4,5 litra, 24 biegi w przód, 24 biegi w tył, udźwig podnośnika 4900 kg, maksymalna prędkość 42 km na godzinę, z przodu obciążnik o masie 900 kg. Ma jeszcze amortyzowaną oś przednią, to znaczy, że bardziej wygodnie można poruszać się tym ciągnikiem, zwłaszcza po takich nierównych drogach, których mamy tutaj w okolicy mnóstwo. Tomek wykonuje uprawę pożniwną broną talerzową. A do nas podjeżdża kolejny zestaw, za sterami którego widzimy Piotra Kurasza, klasa druga. Piotr ma pilota w swojej kabinie, widać, musi mieć nawigację. Ciągnik John Deere 6530, moc 130 koni, silnik czterocylindrowy, pojemność 7 litrów. Prędkość maksymalna 45 km na godzinę, oczywiście po drogach publicznych. Skrzynia sześciobiegowa, na każdy bieg 4,5 biegi, czyli mamy 24 biegi do przodu, 24 do tyłu. I ten ciągnik jest agregatowany z broną również Grano System Shark o szerokości 3 metrów. Jest to agregat talerzowo-siewny, tak jak ten poprzedni, może być agregatowany z siewnikiem, ale tutaj w tym przypadku oni pracują bez siewnika, pracują tylko broną, u której z tyłu jest wał rurowy dogniatający to, co zostanie wcześniej podcięte, wymieszane. Masa tej brony 1300 kg, zapotrzebowanie mocy do 130 koni mechanicznych. A przed nami podjechał już ciągnik, proszę uważać, to nie jest pomyłka, z roku 1964. Za to należą się chyba ogromne brawa dla Patryka Bartkowiaka, który siedzi za sterami tego ciągnika. Oczywiście on już jest po pewnym liftingu, ma silnik od ciągnika C360, przez to wzrosła jego moc. I
Patryk zagregatował ten ciągnik z bronami polowymi, trójpolowymi. Brony to takie narzędzie, które już coraz może rzadziej jest wykorzystywane, ale w pewnych sytuacjach wykorzystywane być musi. Na przykład po dorywce, którą wykonał Robert pługiem podorywkowym, konieczne jest zawsze wykonanie bronowania. I Patryk takie bronowanie nam teraz zaprezentuje po tych śladach Roberta po pługu podorywkowym. Prosilibyśmy, żeby się ustawił, ale widzę, że on ma swój tor jazdy i jedzie swoim torem. Może być tak. Patryk wraca, za chwileczkę zaprezentujemy maszyny do nawożenia. Jeszcze momencik, poczekamy. Podjeżdża do nas Adam Szymankiewicz z klasy drugiej ciągnikiem Valtra serii M113 Hightech. Ciągnik czterocylindrowy o mocy 124 konie mechaniczne i pojemności 4,4 litra. Ciągnik ten ma 24 biegi do przodu, 24 do tyłu. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę. Tylny podnośnik ma udźwig 7,5 tony. Przedni podnośnik 3,5 tony, amortyzowana oś przednia. Ten ciągnik jest agregatowany z rozrzutnikiem obornika o pojemności 10 ton. Rozrzutnik ten ma adapter pionowy czterobębnowy, szerokość rozrzutu 6 do 8 metrów, masa jego jest 3 tony, zapotrzebowanie mocy 90 do 100 koni mechanicznych. Hydrauliczny, bezstopniowy posuw przenośnika. I moi drodzy, jak to w rolnictwie czasami musi śmierdzieć, no więc zaczynamy nawożenie najważniejszym nawozem, jaki w rolnictwie możemy mieć, czyli obornikiem. Adam pokaże nam, jak wygląda nawożenie obornikiem. I ruszamy. To jest ta najbardziej śmierdząca robota w rolnictwie, ale akurat chyba tak jest. Ten obornik jest troszeczkę podsuszony, żeby tutaj publiki nie odstraszyć, więc myślę, że będzie całkiem przyjemnie. Zauważcie, że przed rozrzutem tego obornika została podniesiona tylna klapa. Ta tylna klapa jest unoszona hydraulicznie. Ona uniemożliwia gubienie tego obornika po drodze. Zwłaszcza na czas transportu jest to bardzo ważne, żeby nie brudzić, nie zanieczyszczać dróg publicznych. I po to jest właśnie ta klapa. Adam dojechał do końca, podjeżdża drugi zestaw, podjeżdża do nas Dominik Piaskowski z klasy pierwszej. Dominik przyjechał ciągnikiem Massey Ferguson serii 5609. Jest to ciągnik o mocy 95 koni mechanicznych.
skrzynia dyna 4,16 przełożeń do przodu i do tyłu. Maksymalna prędkość 44 km na godzinę. Jest to ciągnik z 2015 roku. Udźwig podnośnika 4300. I takie rzeczy bardzo, bardzo przydatne, świadczące o komforcie pracy, to amortyzowana kabina i podnośnik, dach z oknem dachowym, automatyczna zmiana biegów, auto drive, automatyka napędu WOM, końcówki hakowe podnośnika, funkcja sprzęgła w hamulcu, trzy pary wyjść hydraulicznych, sterowanie podnośnikiem i WOM-em również możliwe z błotników tylnych. I na tym ciągniku mamy ładowacz czołowy Stoll FZ30 Profiline o udźwigu 1730 kg, wysokość podnoszenia do 4 metrów, sterowany joystickiem. Ten ładowacz ma amortyzację drgań, czyli nawet jeżeli jedziemy szybko po nierównej drodze, to on nam nie skacze. I zagregatowany jest ten ciągnik z rozrzutnikiem obornika Unia Tytan 13 TT Premium o ładowności 12 ton. Adapter pionowy dwuwalcowy, w poprzednim mieliśmy czterowalcowy, tutaj mamy dwuwalcowy, podwozie tandem, hamulce jednoobwodowe, napęd adaptera za pomocą wału odbioru mocy i zasuwa nad adapterem, osłona adaptera, napęd hydrauliczny przesuwający obornik. Prosimy o zaprezentowanie pracy tego rozrzutnika. Ten chyba ma troszeczkę lepszy zapach, także poczujemy troszeczkę tej wsi, poczujemy tego rolnictwa troszkę. I jeżeli jesteśmy przy nawożeniu, to mamy jeszcze jeden rodzaj nawozu o nieprzyjemnych zapachu. Ja bym powiedział, że to jest nawóz najbardziej śmierdzący, ten, który teraz zastosuje nam Cezary Rupa z klasy drugiej. Cezary przyjechał do nas ciągnikiem Fendt Favorite 515C Turbo Shift z roku 2000. Moc ciągnika 150 koni mechanicznych, przekładnia 48 biegów do przodu i 48 do tyłu, maksymalna prędkość 40 km na godzinę. I ciągnik jest agregatowany z naczepą asenizacyjną Meprozet PN60x3 o pojemności 8000 litrów. I moi drodzy, byłoby bardzo niedobrze, gdyby ta gnojowica, którą ma Czarek w beczce, była zastosowana tradycyjnie, czyli za pomocą tzw. łyżki rozlewowej, która rozlewa, rozrzuca to również po publice, która stoi blisko. Ale Czarek przy tej swojej naczepie ma aplikator doglebowy, czyli ten nawóz zostanie wprowadzony bezpośrednio do gleby, czyli nie będzie nam wydzielał tej nieprzyjemnej woni. 8 redlic tego aplikatora, szerokość robocza 3 metry. Prosimy o prezentację. Także nawóz dostaje się bezpośrednio do gleby, czyli nie jest uciążliwy dla środowiska. Istotne jest też to, że nawóz po dostaniu się do gleby jest przykryty ziemią. W ten sposób to, co w nim dobre, zostaje zatrzymane w glebie, a nie wraca do atmosfery w postaci tego zapachu, o którym kolega mówił. Chodzi tu konkretnie o amoniak, czyli formę amonową azotu. Bardzo w
cenną i ważną dla roślin. Znakomita uwaga, panie profesorze. Dobrze, moi drodzy, czyli tak, zrobiliśmy uprawę pożniwną, zastosowaliśmy przedtem wapno, teraz nawozy organiczne, czyli przechodzimy do kolejnego etapu technologii uprawy roli i tym etapem, tymi zabiegami są zabiegi związane z orką, czyli będziemy teraz prezentowali pługi. Jako pierwszy zaprezentuje nam się Michał Krawczyk z klasy drugiej, który przyjechał ciągnikiem Ursus 4514 z roku 98, który jest agregatowany z pługiem zagonowym Uni Grudziądz 3+1. To znaczy, że on ma trzy korpusy, ale można jeszcze do niego dołożyć korpus czwarty, gdyby ciągnik miał odpowiednią moc i był w stanie to pociągnąć. Ciągnik jest silnikiem Perkinsa czterocylindrowym, maksymalna moc 65 koni mechanicznych, przekładnia ośmiobiegowa, 8 przełożeń w przód, 2 w tył, maksymalna prędkość 30 km na godzinę, napęd na wszystkie koła, 4 wyjścia hydrauliczne, maksymalny udźwig podnośnika 1700 kg. Pług w roku 2001, tak jak powiedziałem, 3+1. Zabezpieczenie korpusów śrubowe, odkładnice półśrubowe, masa tego pługa 610 kg. Michał musi rozpocząć orkę z drugiej strony, bo jest to pług, który orze nam tylko na jedną stronę. Nie chcielibyśmy tutaj zostawić na tym pługu jakieś bruzdy. Normalnie, gdy takim pługiem orzemy, trzeba to pole przygotować, trzeba je rozorać, trzeba wykonać takie przejazdy wstępne. My tego tutaj z powodu organizacyjnych robić nie będziemy, natomiast takie pługi są bardzo powszechnie stosowane i Michał pokaże, jak takim pługiem się pracuje, jak wygląda orka wykonana takim pługiem. To jest pług o jednym rodzaju korpusów, są to korpusy prawe, korpusy odrzucające glebę w stronę prawą. Jeden zestaw korpusów. To o czym powiedział profesor Schuberla, że te nawody muszą być szybko przykryte, czyli one są przykrywane orką. Za chwileczkę zobaczycie, że ten opornik, który był rozrzucony, zostanie całkowicie wymieszany z glebą za pomocą orki, która będzie wykonana jeszcze dwoma pługami. Brawa dla Michała, którego widzimy w pracy. To był pierwszy przejazd. Ja myślę, że Michał pojedzie jeszcze raz i jeszcze raz nam tutaj przyjedzie. A do pokazu przygotowuje się kolejny uczestnik, jest nim Dawid Szymankiewicz z klasy drugiej. Dawid przyjechał do nas ciągnikiem Case IHA Maxum 140 z roku 2015. Ciągnik sześciocylindrowy o mocy 140 koni mechanicznych, którą można zwiększyć do 175 koni. Skrzynia biegów 17 do przodu, 16 do tyłu, power shift, prędkość 40 km na godzinę, maksymalny udźwig podnośnika 7,8 tony, amortyzowana oś przednia i kabina, to znaczy, że bardzo wygodnie, możecie zauważyć, że gdy Dawid będzie przewracał pługiem, to ta kabina tak pracuje, delikatnie pracuje, to właśnie jest amortyzacja kabiny. Ciągnik jest zagregatowany z pługiem Kun Multimaster 113 z roku 2015. Pług jest 4+1, czyli czteroskibowy z możliwością dołożenia piątego korpusu, piątej skiby. Maksymalna moc ciągnika 120 koni do tego pługa. Masa pługa tona 200, natomiast udźwig podnośnika, jak wam powiedziałem wcześniej, to jest nawet 7,8
tony, zabezpieczenia śrubowe i ten pług ma jeszcze przedpuszki, przedpuszki kukurydziane, które mają górną warstwę gleby wrzucić na dno bruzdy. I posiada jeszcze siłownik liniowania. Takie to są ciekawostki, jeżeli chodzi o ten pług. Pług obrotowy. Michał miał pług zagonowy, tu mamy pług obrotowy czterokorpusowy, ale ma on dwa rodzaje korpusów, czyli tą samą bruzdą Dawid przejedzie w jedną stronę i za chwilę wróci bruzdą, którą sobie wcześniej wyorał. Może poczekamy troszeczkę, aż wrócą te zestawy, które już są w pracy, żebyśmy tutaj nie mieli jakiejś kolizji większej. Pojedzie chyba jeszcze raz, ale to za chwilkę. Dawid też wykona jeszcze jeden przejazd. Przed nami kolejny pług, kolejny zestaw, za sterami którego siedzi Adrian Fagasik z klasy pierwszej. Adrian przyjechał do nas ciągnikiem John Deere 7800. Jak napisał w specyfikacji, jest to ciągnik do mocy 170 koni mechanicznych. Działa bardzo dobrze, jak na swój wiek. Tak napisał nam Adrian, jest to duże gospodarstwo. Pług, z którym ciągnik jest sześciocylindrowy. Natomiast pług, jest to pług półzawieszany marki KUM. Sześciokorpusowy, obracalny, pług wyposażony w przedpuszki również. I zobaczcie, że jest to pług inny od poprzednich. Mieliśmy pług obrotowy zawieszany, ten jest półzawieszany, to znaczy, że porusza się na kołach podporowych, na kołach jezdnych i sześć korpusów zabiera dosyć spory kawałek pola. Można ten pług agregatować z wałem doprawiającym, z wałem Campbella, który często również i torami, które tutaj z mojej strony tak jest troszeczkę schowane, właśnie jest do doczepiania tego wału. Adrian zaprezentuje nam orkę tym pługiem. Ciągnik 170 koni i pług 6
chybowy. Profesor Zbyszek słusznie stwierdził, że ciągnik nawet nie zadymił przy takim obciążeniu, które ma z tyłu, przy takiej pracy, którą wykonuje. Takimi pługami, moi drodzy, myślę, że w pół godzinki moglibyśmy zaorać całe to pole, które tutaj mamy, ale nie o to chodzi, żebyśmy bardzo, bardzo szybko, ale chcemy Wam pokazać właśnie różne możliwości pracy, różne możliwości wykorzystania i ciągników, i sprzętu. I teraz chłopaki wrócą jeszcze każdy po jednym przejeździe i przejdziemy do dalszych prezentacji. Dziękujemy Michałowi. Nagrodźcie brawami chłopaków. Będzie im bardzo miło na pewno. Jeszcze jeden przejazd. Chodzi nam, żeby troszkę, żebyśmy mieli miejsce do następnych prezentacji. Co do tej pory widzieliście, to jest tradycyjny system uprawy oparty o głęboką orkę, którą właśnie chłopaki wykonują. Natomiast podjeżdża do nas kolejny zestaw, który zaprezentuje nam, jak można uprościć uprawę roli. I podjechał do nas Marcin Szukała z klasy drugiej, ciągnikiem John Deere 6125 serii R. Silnik czterocylindrowy o pojemności 4,5 litra, mocy 145 koni mechanicznych, wyposażony w amortyzowaną oś przednią, obciążnik z przodu o masie 900 kg i ładowacz czołowy o maksymalnym udźwigu 2 ton. Prędkość maksymalna 45 km na godzinę przy obrotach silnika 1750. I ten ciągnik jest zagregatowany z agregatem do uprawy bezorkowej. Wedderstad Kultus 300. Jest to kultywator półzawieszany o szerokości roboczej 3 metry, używany w gospodarstwie do uprawy bezorkowej.
Maszyna wyposażona w gumowy wał dogniatający, który służy również do transportu. Kultywator ten spulchnia glebę na głębokość 25 cm. Czyli jak widzicie, ten wał z tyłu jest to jakby koło transportowe tego kultywatora. A praca tym różni się od orki czymś takim, że w przypadku orki odwracamy warstwę gleby, natomiast w przypadku tego kultywatora będziemy tylko głęboko spulchniamy do 25 gdzieś tam centymetrów. Za chwileczkę Marcin pokaże, jak pługi zjadą z pola, pokaże, jak to narzędzie pracuje. Czyli jest to narzędzie do uprawy bezorkowej, czyli tam, gdzie nie stosuje się pługa, a można tak również prowadzić uprawę roli, prowadzić gospodarowanie, można zastosować tego typu agregat głęboko spulchniający glebę. I prosimy Marcina o prezentację. Głębokie spulchnianie i dogniatanie gleby. Gleba jest głęboko spulchniona, także aby system korzeniowy roślin mógł się dobrze rozwijać. Czyli spełnia to rolę podobną do orki, z tym, że nie mamy tutaj odwracania, mamy tylko głębokie spulchnienie, bez odwracania gleby. Marcin wykonuje uprawę, natomiast do nas zbliża się Arek Martyła z klasy pierwszej ciągnikiem MTZ-82 z roku 82. Moc ciągnika 82 konie mechaniczne, liczba biegów 19, prędkość maksymalna około 35 km na godzinę. Jak widzicie, kabina nie jest spora, ale nawet zmieścił się tam jeszcze pilot, być może będzie jako GPS do Arka. Arek ma zagregatowany ciągnik z rozsiewaczem nawozu, z rozsiewaczem zawieszanym. Mieliśmy na początku rozsiewacz przyczepiany do nawozów pylistych, natomiast Arek pokaże nam nawożenie nawozami mineralnymi granulowanymi. Rozsiewacz marki Amazone ZAF-402, pojemność rozsiewacza 400 litrów z nadkładką 500 litrów, rok produkcji 2005. Arek wykonuje nawożenie przedsiewne. Jeżeli chodzi o rozsiewacze nawozu, mamy bardzo duży wybór na rynku. Bardzo dużo typów, bardzo dużo modeli. Zaprezentujemy Wam dzisiaj trzy modele. Pierwszy to był rozsiewacz Amazone, a tutaj podjeżdża do nas teraz Bartosz Górczak z klasy pierwszej. Bartosz przyjechał ciągnikiem John Deere 6330 z 2013 roku. Ciągnik o mocy nominalnej 105 koni mechanicznych, maksymalnie 110. Silnik PowerTech 4,5 litra, skrzynia biegów 24 do przodu, 24 do tyłu. PowerQuad Plus, prędkość maksymalna 40 km na godzinę. I Bartek ma zagregatowany ciągnik z rozsiewaczem nawozu marki Bogbile
L1 Plus z roku 2012. Pojemność tego rozsiewacza 500 kg. Szerokość rozsiewu do 20 metrów. W wyposażeniu standardowym ten rozsiewacz ma wysiew graniczny. Jest łatwy w obsłudze i dokładny w wysiewie, tak tutaj Bartosz mi podał. Natomiast ten rozsiewacz ma jedną taką jeszcze charakterystyczną cechę, której nie posiadają inne rozsiewacze, że tarcze wysiewające, rozsiewając na zewnątrz, obracają się do środka. To znaczy, że tarcza lewa sieje na stronę prawą, a prawa na stronę lewą. To jest taka ciekawostka tego rozsiewacza. Prosimy o zaprezentowanie. Przedsiewne nawożenie mineralne przed Państwem prezentujemy teraz. I za chwilę jeszcze jeden rozsiewacz nawozu. Tego uczestnika, a raczej uczestniczkę proszę o nagrodzenie gromkimi brawami. Monika Kowalska, klasa pierwsza. Za sterami ciągnika Fendt 718 systemem TMS o mocy 186 koni z 2008 roku. Jako pilot Miłosz Strzykała. Ciągnik jest ze skrzynią Vario, przekładnia bezstopniowa, maksymalna prędkość 42 km na godzinę, pojemność silnika 6,06 litra, silnik sześciocylindrowy i zagregatowany jest ciągnik z rozsiewaczem Rauch Axis Hydro z systemem EMC z wagą, to znaczy, że ten nawóz jest ważony już w rozsiewaczu z nawigacją. Jest to rozsiewacz z 2015 roku, pojemność 2,5 tony, szerokość wysiewu od 18 do 36 metrów. Dlatego uważajcie, żeby nawóz Was tam nie dosięgnął. Mówię do tych, którzy stoją blisko pola. Na razie nawóz nie sięga, ale... Wydaje mi się, że to jest ta nawigacja w postaci Miłosza i dlatego ten nawóz tam, tego nawozu na razie nie widzimy. To jest taka wersja ekonomiczna, nawożenie bez nawozów, prawda? Zawsze taniej. Ja myślę, że nie jest ważne, czy ten nawóz jest, czy nie jest, ale ważne jest to, że Monika zdecydowała się przyjechać, że chciała się pokazać, a sprzęt jest naprawdę najwyższej półki. Jeżeli mówimy o ciągnikach, to jest to taki ciągnikowy Mercedes. Monika kończy
kończy przejazd. A przed nami już prezentuje się przed nami Łukasz Stefański z klasy drugiej. Wydaje mi się, że tam będzie zmiana na stanowisku pilota u Moniki. Kto wie, może następny przejazd będzie bardziej efektywny. Mimo wszystko myślę, że tutaj od brzegu możemy zacząć już kolejne prezentacje. Przyjechał do nas Łukasz Stefański z klasy drugiej, ciągnikiem Farmer Jungs 10244 z 2004 roku. Ciągnik ma silnik MTZ Belarus czterosuwowy z turbodoładowaniem, bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 4,75 litra i mocy 105 koni mechanicznych. Sprzęgło dwustopniowe, suche, cierne typu zamkniętego, skrzynia biegów mechaniczna, 12 przyłożeń w przód, 3 w tył, wąt załączony mechanicznie, napęd na 4 koła. Ciągnik współpracuje z agregatem uprawowo-siewnym z hydropakiem marki Grano System o szerokości roboczej 3 metry. Hydropak umożliwia podczepienie siewnika i znaczne skrócenie czasu pracy. Agregat 2009 roku o masie 800 kg, wyposażony z przodu wał strunowy, dwa rzędy kultywatora i z tyłu mamy wał rurowy. Wydajność takiego agregatu to 2,5 hektara na godzinę. A wydaje mi się, że poprzednia załoga wzmocniona o dodatkowego pilota szykuje się do kolejnego przejazdu, tym razem pewnie z użyciem nawozu. Łukasz wykonuje uprawę przed siewem. Uprawę, po której można wjechać siewnikiem i wykonać siew. Natomiast cały czas do pracy jeszcze przygotowuje się Monika z rozsiewaczem. Na usprawiedliwienie Moniki dodam, że ona jest jeszcze w trakcie szkolenia, nie ukończyła jeszcze szkolenia praktycznego i w związku z tym nie musi wszystkiego wiedzieć i umieć. Natomiast szkolenia praktycznego nauki jazdy ciągnie pod okiem zacnego naszego pana profesora Stefana. Raz Zbyszek, raz Stefan, zdecyduj się. Chyba będę musiał tam podejść i jeszcze jak wsiądę, to będzie komplet. Nie wiem, czy ten ciąg jest przystosowany do takiego, do tak szacownego instruktora. Dobra, z Martyłą jeździłem tu też bym parę razy. Łukasz Stefański wraca. A przygotowuje nam się już kolejny uczestnik pokazu, o którym za chwilę. Dziękujemy Łukaszowi. A przed nami Mateusz Nowak z klasy pierwszej TW, czyli technik weterynarz. Przepraszam, Mateusz Szkałek, przepraszam bardzo. To przez to, że on nie jest w klasie rolniczej. Ja ich dokładnie po prostu nie znam. Mateusz Kałek, jeszcze raz się poprawiam. Klasa pierwsza TW. Mateusz przyjechał do nas ciągnikiem Masej. Wielkie brawa dla Mateusza, zwłaszcza od koleżanek z klasy. Chociaż nie tylko. Mateusz przyjechał ciągnikiem Masej Ferguson 6612 o mocy 128 koni mechanicznych, silnik Sizu Power czterocylindrowy o pojemności 4,5 litra, skrzynia Dyna 4, 16 biegów do przodu, 16 do tyłu, prędkość maksymalna 40 km
na godzinę, system autodrive, udźwig podnośnika tylnego 7100 kg. Ciągnik ten ma również przedni TUS, czyli trójpunktowy układ zawieszenia, i ciągnik jest agregatowany z półzawieszanym agregatem uprawowym. Półzawieszany, czyli jak widzieliście, przyjechał on na kołach jednym. On właśnie, jest to agregat składany hydraulicznie, właśnie Mateusz w tym momencie go składa. Jest to agregat firmy Agrotom. Z przodu ma listwę przednią, taką ząbkowaną, karbowaną listwę przednią, za nią wał strunowy, trzy rzędy kultywatora z gęsiostopkami i z tyłu wał strunowy, kolejna listwa i na końcu wał kruszący, krusząco zagęszczający typu kroski. Agregat półzawieszany, głębokość pracy do 12 cm. Prosimy Mateusza o zaprezentowanie pracy. Załoga rozsiewacza nawozów dzielnie walczy. No nie wiem, może by należało najpierw ten nawóz wsypać tam do skrzyni. Mateusz ruszył. Proszę, zobaczcie, że ta gleba po przejeździe jest bardzo dobrze spulchniona, bardzo dobrze rozdrobniona, czyli po jednym przejeździe można przystąpić do siewu. Można powiedzieć, że po jednym przejeździe, zresztą u Łukasza podobnie to poprzednio było widać, że po jednym przejeździe takim agregatem można przystąpić do siewu. To, co widzicie w tym momencie, co widzieliście przed chwilą, to są agregaty uprawowe, doprawiające rolę po orce. Po orce. To jest bardzo ważne, bo mieliśmy agregaty podorywkowe, które były na ściernisku. Te agregaty pracują po orce. Ale mamy teraz jeszcze coś innego, coś nowszego. Podjechał do nas Piotr Manyś z klasy trzeciej. Ciągnikiem John Deere o mocy 127 koni. Wyposażony w przedniego tuza, czyli przedni trójpunktowy układ zawieszony o udźwigu 4 ton z obciążnikiem 800 kg. Udźwig tylnego podnośnika to 6 ton. Ciągnik ten jest wyposażony w 3 pary wyjść hydraulicznych. Ciągnik jest zagregatowany z agregatem uprawowo-siewnym, czyli agregat, który za jednym przejazdem wykona nam uprawę i siew, czyli mamy i agregat, i siew. Agregat firmy Grano System o szerokości roboczej 3 metrów z wałem Packera z tyłu. Agregat jest wyposażony w hydropak. Hydropak, czyli to jest to, do czego dołącza się siewnik, i ten siewnik wisi na tak zwanym hydropaku. Siewnik Amazone D9 Special 25 redlic talerzowych. Redlice są talerzowe, czyli widzicie takie tarcze jak gdyby z tyłu. Posiada centralne media, regulację głębokości, jest wyposażony w komputer. I Mateusz nam jeszcze pole doprawia, natomiast Piotr zaprezentuje nam siew agregatem uprawowo-siewnym.
Mateusz Kałek wykonuje uprawę, Piotr Manyś wykonuje uprawę i siew jednocześnie, a do nas zbliża się kolejna osoba. Jest to Mateusz Bździel z klasy trzeciej. Chciałbym zauważyć, że Piotr prezentuje się bardzo medialnie w tych ciemnych okularach. Nie wiem, czy kamerzysta to uchwycił. No, ciągnik ma komputer, więc nawet na ślepo można go prowadzić. Przed nami Mateusz Bździel z klasy trzeciej. Mateusz przyjechał ciągnikiem marki John Deere 6630 o mocy 150 koni mechanicznych z 2010 roku. Ciągnik jest używany głównie do prac ciężkich w gospodarstwie. Udźwig na przednim trójpunktowym układzie nawieszenia 3,5 tony, na tylnym 7 ton. I ciągnik jest agregatowany z agregatem uprawowo-siewnym aktywnym. Co to jest agregat aktywny? Agregat aktywny to coś takiego, gdzie elementy robocze, te spróchniające, są napędzane od wału odbioru mocy ciągnika. Piotr ma agregat bierny, to znaczy, że jeżeli są wały, one kręcą się tylko wtedy, gdy mają kontakt z podłożem. Natomiast tutaj elementy główne brony wirnikowej, takie zęby, które są pod osłoną, muszą być pod osłoną, żeby one czasami przy uszkodzeniu kogoś nie zraniły, obracają się napędzane od wału odbioru mocy ciągnika. Na tym agregacie jest nabudowany siewnik KUN o szerokości 3 metry z roku 2010. Zobaczcie, że ten siewnik, ten agregat wygląda inaczej niż ten, którym pracuje w tym momencie Piotr Manyś. Prosimy Mateusz o prezentację. Właśnie został włączony napęd na te elementy brony wirnikowej, co było słychać takim rupotkiem delikatnym. Te siewniki, które widzieliście, siewnik Piotra i siewnik Mateusza, służy do siewu nasion zbóż, nasion rzepaku, roślin motylkowych, roślin strączkowych. Natomiast za chwileczkę zobaczymy siewnik do kukurydzy. Tylko troszeczkę tam jest zamieszania komunikacyjnego. Myślę, że za chwileczkę tutaj podjedzie Bartek Dziamski siewnikiem do kukurydzy. Mateusz Bździel zakończył swój siew. A do nas podjeżdża Bartosz Dziamski z klasy pierwszej z pilotem Adrianem Kałkiem.
Bartosz przyjechał do nas ciągnikiem John Deere 6130 serii R z 2016 roku, czyli moi drodzy, on jest jeszcze cieplutki, można powiedzieć, i pachnący farbą. Jest to ciągnik, jakbyśmy to powiedzieli, w najbardziej wypasionej wersji. Silnik PowerTech PVX zapewniający oszczędność paliwa dzięki zastosowaniu technologii Green F coś tam. Ciągnik jest 130-konny z systemem inteligentnego zarządzania mocą, czyli możliwością podniesienia mocy do 150 koni, wyposażony w GPS, co bardzo ułatwia pracę. Skrzynia AutoPower automatyczna, wystarczy tylko nastawić prędkość, a AutoPower zajmie się resztą. Maksymalny udźwig podnośnika 6800 kg, ciągnik wyposażony w miękką przednią oś oraz ekonomiczny podnośnik TUS. Siewnik jest zagregatowany z siewnikiem punktowym pneumatycznym. Siewnik Kun Maxima 2 umożliwia siew z prędkością 8 km na godzinę z zachowaniem pełnej precyzji. Jest to, ja bym powiedział więcej, że jest to agregat nawozowo-siewny, bo jak widzicie, ma 6 takich małych zbiorniczków, to są zbiorniki na nasiona kukurydzy. To są sekcje, 6 sekcji i taki duży zbiornik, jest to zbiornik na nawóz, czyli siewnik ten umożliwia za jednym przejazdem wysiew nasion na określoną głębokość, jak również wysiew nawozu. 5 cm obok nasion i 5 cm głębiej, tak żeby kiełkujące korzenie, zwłaszcza kukurydzy, miały w tym pierwszym okresie pełną dostępność do składników pokarmowych. Bartek kończy siew, natomiast po siewie generalnie zaczynamy zabiegi ochronne w roślinach uprawnych. Te zabiegi ochronne kojarzą się zazwyczaj z opryskiwaniem, z wykonywaniem oprysków i za chwileczkę o tym tutaj troszeczkę powiemy, tylko poczekamy, aż Bartek dojedzie do końca, żeby nie było tutaj żadnej kolizji. Opryskiwaczem podjechał do nas Piotrek Kalemba z klasy pierwszej. Piotrek podjechał ciągnikiem John Deere 6330 z roku 2010 o mocy 105 koni mechanicznych. I ciągnik ten jest wyposażony również w ładowacz czołowy, jak widzicie. Natomiast jest on dzisiaj zagregatowany z opryskiwaczem Kverneland Model Icarus. Rok produkcji 2010. Jest to opryskiwacz o pojemności zbiornika 2800 litrów, ale wejdzie w niego nawet 3200 litrów. Belka opryskiwacza 18-metrowa, widzicie ją w tym momencie, ona jest rozłożona, rozkładana oczywiście hydraulicznie. Rozdzielać jest pięciosekcyjny, to znaczy, że można dzielić tą belkę na 5 części, czyli odcinać w zależności od kształtu pola poszczególne elementy i skracać, czy tam poszerzać szerokość roboczą. Piotrek już chce nas tutaj zrosić troszeczkę, jeszcze momencik. Belka jest samopoziomująca, to znaczy przy nierównościach na polu ona sama
ustawia się w poziomie tak, aby pracować około pół metra nad powierzchnią gleby. Opryskiwacz jest wyposażony w głowice trzysekcyjne, to znaczy, że można stosować różnego rodzaju różnokroplisty oprysk z antyznoszeniowymi dyszami włącznie, czyli dysze są grubokropliste, średniokropliste i dwustrumieniowe. Opryskiwacz ma zaczep skrętny, to znaczy, że na zakrętach koła opryskiwacza powinny poruszać się po śladach kół ciągnika. Dodatkowo jest 300-litrowy zbiornik na przepłukanie opryskiwacza po skończonej pracy i jeszcze takie dodatkowe elementy jak rozwadniacz boczny do wlewania środków ochrony roślin z myjką wirową na mycie opakowań po środkach ochrony roślin, pompa firmy RAU, oś regulowana od 1,5 do 2,5 metra rozstaw kół. I ciągnik pracuje, zestaw ten pracuje na powierzchni około 70 hektarów. Piotrek właśnie zaczął wykonywać oprysk posiewny. Ze względu na to, że mamy bardzo sprzyjające warunki pogodowe, możemy powiedzieć, że w parę minut przeszliśmy od momentu siewu do zbioru i właśnie teraz technikę zbioru chcieliśmy Wam zaprezentować, a czeka już na swoją prezentację Jakub Sobieraj z klasy trzeciej. Ale może poczekamy, aż Piotrek wróci, żeby tutaj nie było jakiejś kolizji. Piotrek Kalemba wykonuje oprysk. Myślę, że możemy poprosić już tutaj bliżej Jakuba Sobieraja, który siedzi za sterami kombajnu zbożowego Klas Tucano 320, rok produkcji 2015. Kombajn, który najpierw musiał przyjechać na pokazy, a później dopiero pojedzie w pole. Jest to kombajn nowy, jak to mówiąc, gandz nowy, ani raz nie prany, bo jeszcze nie pracował. Nabyty, myślę, 2 miesiące temu. Moc silnika 238 koni mechanicznych, silnik Mercedes-Benz, zbiornik ziarna 6,5 tysiąca litrów, system pokładowy Cebis, 5-klawiszowe wytrząsacze. Powierzchnia sit 4,25 m, szerokość bębna 1320 mm, średnica 450 mm. Przyrząd żniwny, tak zwany header, szerokości 4,9 m. Tego headera nie mamy w tym momencie zamocowanego tutaj. I header ma również, jest wyposażony w stół do rzepaku. Widzicie, że można otworzyć zbiornik na ziarno, to te dwie pokrywy, które tam są postawione tak na sztorc, to są pokrywy zbiornika na ziarno i Kuba w tym momencie otworzył rurę, którą ziarno powinien wysypać na zestaw, który za chwileczkę nam tutaj podjedzie. Jeszcze z dodatkowych rzeczy takich to elektryczne sita, ustawienie kombajnu z kabiny operatora w systemie Cebis. To, co jest bardzo ważne, klimatronik, czyli nie upoci się kombajnista w czasie pracy. Powiększony układ chłodzenia z automatycznym odsysaniem kurzu.
hydrauliczne przestawienie klepiska i zabezpieczenia przeciążeniowe. Brawa wielkie dla Kuby. A pod wysyp ziarna podjechał zestaw transportowy, za sterami którego widzimy Macieja Napierałę z klasy drugiej. Maciej przyjechał do nas ciągnikiem Deutschwar M600 z roku 2012 o mocy 160 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość ciągnika 53 km na godzinę, 24 biegi do przodu, 24 do tyłu, udźwig podnośnika 6200 kg, amortyzowana oś przednia, przedni trójpunktowy układ zawieszenia. I w zestawie przyciągnął Maciej dwie przyczepy Wielton o pojemności, ładowności 12 ton. Ledzie, jak pisze, można również na nie 14 ton załadować. Trójstronny wywrot, co nam Maciej teraz prezentuje. Masa przyczep 4100 kg. Przyczepy rocznie przewożą około 1000 ton zboża. I nie wyglądają na to. Można powiedzieć, że wyglądają jak z fabryki. Teraz będzie troszeczkę miejsca potrzeba, żeby Maciej mógł się gdzieś tutaj zawinąć tym zestawem, ale myślę, że sobie poradzi. Dziękujemy Maciejowi, a do nas podjedzie za chwilę drugi zestaw transportowy. Zapraszamy kolejny zestaw transportowy. Podjeżdża do nas Damian Weiman z klasy pierwszej. Damian przyjechał ciągnikiem John Deere 7820 o mocy 220 koni mechanicznych. Skrzynia biegów manualna z 4 półbiegami na każdym biegu. Silnik 6-cylindrowy, udźwig podnośnika 9,5 tony. Damian przyjechał do nas z przyczepami Brandys o pojemności, o ładowności 12 ton. Przyczepy to są idealne do wywozu obornika z podnoszoną nadkładką w momencie wywrotu. Nie wiem, czy to zobaczymy. Oczywiście te przyczepy są również stosowane do wywozu ziarna, burty otwierane od dołu. Zaczepy, wyjścia hydrauliczne, pneumatyczne i do światła z tyłu. Rok produkcji 2013. Myślę, że Damian teraz nam pokaże, jak to jest z tą nadkładką do obornika. Pokaże, nie pokaże? Nie pokaże. Przyczepy również koloru takiego jak poprzednie, natomiast inna firma, pojemność ta sama. Na rynku przyczep również mamy bardzo, bardzo dużą różnorodność. Tu widzieliśmy dwa typy przyczep. Dziękujemy Damianowi.
No i w technologii zbożowej został nam jeszcze jeden rodzaj maszyn, o którym powinniśmy wiedzieć. Są to prasy zbierające. No niestety nie będziemy mieli czego zbierać na razie, ale chociaż o nich troszeczkę powiemy i pokażemy jak one pracują. Przyjechał do nas Adam Szymaszyk z klasy pierwszej, ciągnikiem marki New Holland serii T6070, ciągnik z roku 2008, 140 koni mechanicznych, 16 biegów w przód, 16 w tył, udźwig podnośnika 8 ton. I ciągnik jest zagregatowany z prasą marki New Holland serii PR7060. Jest to prasa zmiennokomorowa, tak zwana prasa pasowa. Widzicie właśnie, jak te pasy się obracają. Prasa ta wykonuje bele od 0,8 do 1,5 metra wysokości i szerokości 1,2 metra. Maksymalna produkcyjność bel na godzinę to 28 bel na godzinę. Jeszcze ta prasa, widzę, jest wyposażona w rotor z przodu, o czym tutaj Adam nie napisał, czyli takie noże tnące masę, która dostaje się z podbieracza. Dziękujemy Adamowi. Adam Szymaszyk, klasa pierwsza z prasą New Holland. I kolejną prasę zapraszamy. Oczywiście, jak zawsze, z wielką pompą, jak przystało na Mikołaja Pietruchę, on do nas podjeżdża, tak? Bo tak patrzy, czy wygląda medialnie w okularach. Nie, tym razem bez okularów, ale jest to postać niezwykle medialna też, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą szkołę. Mikołaj Pietrucha przyjechał do nas ciągnikiem K115. Ciągnik z przednim tuzem 2,5 tony, tylni tuz 7 ton, maksymalna prędkość 45 km na godzinę, moc ciągnika 120 koni. Ciągnik jest zagregatowany z prasą również zmiennokomorową, z pasą pasową Welger Leyli. Prasa ta jednego roku robi około 5000 balotów i jest wyposażona również w rotor, czyli w te noże tnące, które rozdrabniają masę, która z podbieracza dostaje się do komory prasowania. Właśnie Mikołaj prezentuje nam tą prasę. Myślę, że jeszcze jakieś klaksoniki, jakieś małe kółeczko i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Mikołaja. I zbliżamy się do końca naszego pokazu. Przed nami ostatni uczestnik, który tutaj podjeżdża. Bo jeżeli my już powiedzmy sobie wirtualnie, te słomę mamy zbalotowaną, to musimy ją czymś zwieść. I podjeżdża do nas Bartosz Urbaniak z klasy trzeciej z przyczepami do odwozu bel. Zobaczcie, że te przyczepy nie mają boków, nie mają burt. One służą tylko i wyłącznie do przewozu bel lub innych takich materiałów, jakichś skrzyń być może. Bartosz podjechał do nas ciągnikiem Zetor Fortera 115 z roku 2012 o mocy 120 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość 43 km na godzinę. Udźwig podnośnika 6000 kg. Liczba biegów 24 do przodu, 18 do tyłu. Przyczepy do bel, dwie sztuki, jak widzimy. Ładowność bel 52 na zestaw. 52. Przyjmując, że z hektara możemy mieć około 30 balotów, to czyli możemy powiedzieć, że za jednym kursem można zebrać tutaj bele z dwóch hektarów. Długość przyczepy 7,5 metra,
Długość zestawu z ciągnikiem wynosi około 22 metry. Uważaj, Barto, żebyś nam pół mechanizacji nie zabrał, jak będziesz wjeżdżał na plac, dobrze? O to cię tylko prosimy.